1 stycznia 2011. Noworoczny poranek. Jak o nie mówić o pięknych znakach, pięknych sytuacjach? Jak o tym nie mówić, jeżeli wstaliśmy dziś rano, właściwie obudziliśmy się, włączyliśmy, no tak jak na nowy rok czy na dzień świąteczny, telewizor, jedynkę publiczną, a tam historia Johnny Ringo. Piękny film, nakręcony przy współudziale Titanoni, z bardzo często przewijającym się wątkiem. No. Piękny start 2011 roku. Przepiękny start. Biorąc pod uwagę to wszystko, co nas w roku czeka. Czyli marzec, otwarcie Centrum Obsługi Klientów w Poznaniu. Przed tym w lutym nasza piękna wyprawa 62 osób z Polski. Wielka wyprawa Liberty of the Seas. Największym pasażerskim, właściwie jednym z dwóch największych pasażerskich statków na świecie. Piękna wyprawa, daleka, przepiękny rejon od Bahamów. Lodu, wody pozamarzane. Przepiękny rejon od Bahamów do, przepraszam, przepiękna wyprawa z Miami na Florydzie, Hen przez wyspę Jamajkę, potem prywatną wyspę Labadę i Hen na Bahamy i z powrotem. I potem wiele wspaniałych rzeczy. Wierzę ogromnie, że ten 2011 rok będzie najlepszym rokiem jak do tej pory. Najlepszym absolutnie w historii Titanoni tutaj w Polsce. W ogóle w historii Titanoni na świecie, ale również w historii Titanoni w Polsce absolutnie. Te ponad 7 lat naszych przygotowań, naszego starania się o to, żeby to wszystko naprawdę szło jak potrzeba. To, że Titanoni dziś docenia to wszystko naprawdę serio i poważnie. Wierzę ogromnie, że to wszystko sprawi i determinacja i to wszystko razem, że zbudujemy potężne, wspaniałe przedsięwzięcie służące każdemu z Was. Życzę Wam wszystkim, moi kochani, na ten nowy rok, na ten nowy 2011 rok zdrowia przede wszystkim, sukcesów, radości, miłości i realizacji marzeń. Marzeń o tych skrytych sercach Waszych, marzeń dla Waszych rodzin, dla Waszych społeczności, dla tego wszystkiego, co jest wokół Was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten nowy rok z mojej kikowej trasy, która wygląda dzisiaj tak. Zobaczcie.